Atrakcyjny, ekonomiczny dom w Żurawkach 4 z kolekcji Archon Plus przyciąga spojrzenia interesującym wyglądem nowoczesnej bryły. Połączenie jasnego tynku ze stolarką w kolorze antracytowym tworzy ciekawy efekt wizualny. Nowoczesny charakter budynku dodatkowo podkreśla zaprojektowane w strefie frontowej narożne okno. Przemyślany sposób rozmieszczenia przeszkleń zapewnia doskonałe doświetlenie wnętrza. Bryłę domu wieńczy dwuspadowy dach, który wykończono modną blachą z łączeniem na rąbek stojący. Przedłużony okap tworzy nad tarasem praktyczną osłonę. To idealne miejsce wypoczynku w ciepłe dni. Dobrane z dbałością rośliny i drobiazgi sprawiają, że przestrzeń tarasowa prezentuje się klimatycznie i atrakcyjnie. Inwestorzy zaaranżowali tutaj przytulny kącik kawowy i jadalnię na świeżym powietrzu. W domku ogrodowym właściciele przechowują sprzęty ogrodnicze, a także drewno kominkowe. Podjazd przed domem wyłożono elegancką kostką w modnym cieniowanym wzorze. A teraz zajrzymy do środka. W wiatrołapie uwagę zwraca oryginalna dekoracja ścienna oraz ciekawe dodatki. W zaprojektowanym przy wiatrołapie pomieszczeniu właściciele zorganizowali garderobę z praktycznymi regałami. W progu wita nas najmniejszy mieszkaniec domu. Sercem otwartej strefy dziennej jest przestronna kuchnia z narożnym oknem. Zaaranżowany w jej granicy barek to idealne miejsce na poranną kawę i śniadanie. Funkcjonalny układ kuchni z obszernymi blatami, pojemnymi szafkami oraz wysoką zabudową gwarantuje komfortowe warunki pracy i przechowywania. Drewniany blat dobrze współgra z białymi frontami i dodatkami w odcieniach szarości. Ścianę pomiędzy szafkami wyłożono modnymi białymi kaflami. Z kuchni swobodnie przechodzimy do jadalni, z której rozpościera się widok na ogród. Duże przeszklenia w tej części domu sprawiają, że jest tutaj bardzo przestronnie i jasno. Uwagę zwraca oryginalna komoda, wizualnie oddzielająca jadalnię od salonu. Centralnie zlokalizowany kominek z praktyczną wnęką na drewno nadaje wnętrzu wyjątkowy klimat i umila jesienne oraz zimowe wieczory. Interesujący wygląd części wypoczynkowej podkreślają kolorowe detale – poduszki, wzorzysty dywan, kwiaty oraz fotografie. Narożnie przeszklone palenisko pozwala cieszyć się nastrojowym blaskiem kominka z różnych części domu. Zastosowany w strefie telewizyjnej beton architektoniczny pięknie współgra z całą aranżacją strefy dziennej. Na parterze znajduje się także ogólnodostępna łazienka, urzeka elegancją i świeżością barw. Jasne płytki oraz naturalne światło sprawiają, że jest tutaj bardzo przestronnie. Program użytkowy domu w Żurawkach 4 uzupełnia praktyczne pomieszczenie gospodarcze. Na poddasze do strefy prywatnej domu prowadzą nas naturalnie doświetlone, wygodne schody dwubiegowe. Zostały wykończone drewnem, ich wygląd harmonizuje z wystrojem wnętrza. Sypialnia główna to jasna, ustawna przestrzeń. Jej wyjątkowy charakter podkreśla piękna kompozycja kolorów, naturalnych tkanin i gustownych dekoracji. Starannie przemyślana aranżacja sprawia, że jest to niezwykle przytulne i nastrojowe miejsce. W sypialni nie mogło zabraknąć kobiecej toaletki. Duże podświetlane lustro pozwoli wykonać idealny makijaż. Zgodnie z projektem, przy sypialni rodziców znajduje się prywatna garderoba. Równie atrakcyjnie prezentuje się zlokalizowana tuż obok łazienka. Królująca w niej biel nadaje pomieszczeniu lekkości i świeżości. Jasne płytki zostały przełamane ciemnym dekorem i wraz z naturalnym drewnem tworzą spójną całość. Spojrzenia przyciąga nowoczesna, wolno stojąca wanna. W tym samym kształcie dobrano na blatową misę ceramiczną. Kolejny pokój aktualnie pełni funkcję dodatkowego pomieszczenia do przechowywania. Trzeci pokój z rozkładaną sofą to komfortowe miejsce dla nocujących gości. Portfenetr oraz okno połaciowe wprowadzają tutaj dużą ilość naturalnego światła. Oryginalnym elementem wyposażenia jest wykonana z palet ława. Idealne warunki do pracy oferuje urządzone w czwartym pokoju domowe biuro. Zaaranżowano tutaj również strefę wypoczynkową z narożną sofą. Na dużym biurku można wygodnie rozłożyć dokumenty, laptop oraz inne niezbędne sprzęty. Uzupełnieniem wyposażenia są regały książkowe.
Na poddaszu inwestorzy zorganizowali również mini pracownię z wygodnym stanowiskiem do prasowania oraz stolikiem z przyborami do szycia. Ta atrakcyjna realizacja spodoba się wszystkim, którzy cenią połączenie designu z wygodą i funkcjonalnością.